Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 12 werset. Dobra wymówka, posiadanie dobrej wymówki nie jest wystarczające. Czasami warto sobie przypomnieć wypowiedź pewnego nauczyciela, który za pomocą takiej wypowiedzi kwitował wysiłki każdego, kto chciał upiększyć swoimi słowami jakieś własne zaniedbanie lub popełniony błąd. To był dosyć biegły znawca ludzi i każdy z nas musiałby się liczyć z tym, że potrafiłby przejrzeć na wskroś czyjąś dobrze obmyśloną wymówkę, gdyby go znał. I właśnie ten fragment: na to rzeka Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Taki właśnie fragment Słowa Bożego pokazuje nam, że wymówki są tak stare jak ludzkość. Adam był nieposłuszny Bogu i zjadł owoc z zakazanego drzewa. Pociągnięty przez Boga do odpowiedzialności nie odpowiedział tak lub nie, lecz próbował swoją wymówką zmniejszyć powagę sytuacji i skierować winę na Boga. Rzekł bowiem do Boga: kobieta, którą mi dałeś, dała mi. Niestety tak pozostało do dzisiaj. Otóż w pierwszej kolejności potrafimy mówić o czyjejś winie. I dopiero na samym końcu co najwyżej wspominamy, przyznamy się jedynie do tego, co jest już niezaprzeczalnie po naszej stronie. Również Adam w końcu się przyznał, gdyż czytamy dalej: jadłem. Bóg, który jest stwórcą człowieka, zna go doskonale, lepiej niż każdy psycholog. Jesteśmy jego stworzeniem i jedynie on zna rozwiązanie każdego naszego problemu, a przede wszystkim kwestii całej naszej winy. Wtedy w ogrodzie Eden to zwierzęta musiały zostać pozbawione życia, by pierwsi ludzie mogli zostać okryci odzieniem ze skór. W ten sposób Bóg zatroszczył się, żeby nie musieli się już wstydzić i razem za razem mogli mieć nową nadzieję. Największym Bożym darem jest Jego Syn, Pan Jezus Chrystus. Bóg posłał swego Syna jako baranka Bożego na ofiarę za nasze grzechy. Przez wiarę w Niego dzisiaj każdy może znaleźć zbawienie w Nim, ale trzeba tego szczerze chcieć. Bóg oczekuje od nas otwartego wyznania naszej winy, a nie tuszowania jej lub zarzucania za siebie lub zrzucania na innych. Nie uciekajmy się do rzekomo dobrych wymówek, gdyż one nigdy nie doprowadzą nas do źródła problemu.